Autyzm to jest taka niepełnosprawność, której nie widać. Nie ma żadnych cech zewnętrznych, więc chcemy właśnie to pokazać, że nie taki autyzm straszny, jak go malują. W tym roku dopisało nam sporo specjalistów. Każda z organizacji czy z instytucji, która tutaj dzisiaj jest, prowadzi konsultacje. Takie specjalistyczne, na przykład z logopedą, neurologopedą, psychologiem czy na przykład terapeutą integracji sensorycznej. Syn miał 2,5 roku i nie mówił. Znaczy, oczywiście wcześniej to już zwróciło moją uwagę. No i takie zachowania, jak trzepotanie rączkami nad jakimiś kręcącymi się przedmiotami, taka mowa własna, to znaczy takie właściwie dźwiękonaśladowcze określenia. To było takim pierwszym symptomem, który mnie zaniepokoił. Nie reagował na własne imię. To na pewno było coś takiego, co... Pamiętam, że pierwszy z takich symptomów, który neurolog wpisał jako diagnozę, to było zaburzenie więzi. Największym problemem dzieci autystycznych jest ta taka bariera społeczna, czyli zrobienie zdjęcia dla dziecka autystycznego to jest bardzo ciężkie do zrobienia i dlatego też my próbujemy, bierzemy dzieci na takie między innymi zajęcia, żeby oswajać się z tym, że okej, nie musisz, ale próbujemy. I każdego rodzaju, czy tutaj jest bardzo dużo ludzi, żeby oni się oswajali z tym poprzez plastykę, różnego rodzaju rękodzieła, tworzenie na przykład jak tutaj magnesów i to wszystko wspomaga i rozwija też ich kreatywność i motorykę. Dzieciaki z autyzmem najczęściej głaszczą alpaki pięścią lub w ogóle ich nie chcą pogłaskać. Chodzi tutaj, żeby przede wszystkim otwierały sobie ręce, dotykały. Nie lubią też dotyku różnych twardych, miękkich rzeczy. Alpaka akurat jest z tych miękkich, więc wszystko zależy od dziecka. Przede wszystkim dotyk też, jeśli chodzi o podawanie marchewki czy granulatu. To też jest pewne... stymulacja dotyku w różnej kwestii właśnie i twardych, i też miękkich rzeczy. Przede wszystkim też są inne niż piesek, kotek. Tutaj jest wełna, która jest hipoalergiczna. One są golone latem, więc jest zupełnie inna forma dotyku, jak są tutaj w pełnej wełnie, a inaczej jak są ogolone. Także mamy tutaj kilka fajnych sytuacji, jeśli chodzi o alpaki.